Hej, tutaj Justyna. Witam Was bardzo serdecznie na kanale kochamzabawki.pl. Dzisiaj pokażę Wam nową grę od Mattel Games. Będzie to Bounce Off, przeznaczony dla dzieci od 7 roku życia. W zestawie znajdziemy podkładkę z otworami, 16 piłeczek w dwóch kolorach, 4 stojaki na piłeczki, 9 kart z zadaniami oraz instrukcje. Pierwszy krok to ustawienie podkładki na powierzchni, która przeznaczona będzie do gry, a następnie gracze wybierają kolory piłeczek. Piłeczki oczywiście ustawiamy na stojaku. W grze może wziąć udział od 2 do 4 graczy. Krok następny to wybór karty z zadaniami. Dzielą się one na 2 kolory. I oczywiście każda z kart przedstawia wzór, który gracz musi ułożyć za pomocą piłeczek. Po wylosowaniu wzoru należy odbić piłeczkę, aby wskoczyła ona na miejsce na podkładce. Piłeczka musi chociaż jeden raz odbić się od podłoża, zanim wpadnie na podstawkę. Oczywiście zadaniem gracza jest ułożenie wzoru pokazanego na karcie. A jeżeli mu się to uda, otrzymuje on tą kartę dla siebie. Pierwsza karta już zdobyta. Teraz czas na następne zadanie, które jest nieco trudniejsze. Piłeczek na podstawce mam 4, natomiast do ułożenia wzoru potrzebuję piłeczek 5, dlatego w tym momencie mogę posłużyć się jedną piłeczką z podstawki i dokończyć wzór. Zwycięzcą zostaje ten gracz, który jako pierwszy zdobędzie 3 karty. Gra Bounce Off to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu z rodziną lub przyjaciółmi. Zasady są bardzo proste. Cała gra również prezentuje się nieźle, chociaż muszę przyznać, że aby w nią grać, trzeba mieć sporo cierpliwości. Układanie wzorów jest dosyć trudne, być może jest to kwestia wprawy, a także odpowiedniego podłoża. Cały zestaw prezentuje się dość ciekawie. Ja grę oceniam na 4 gwiazdki. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat gry, a także do oglądania moich pozostałych recenzji, oczywiście na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!